No powiedz coś, Jola. A co mam powiedzieć? No w końcu to musiało nastąpić. Mogłeś mi, Mirosław, na to jakoś przygotować, a nie stawiać przed faktem dokonanym na same święta. No wiem, tym bardziej, że pierwszy raz zobaczyłem ją już w marcu. Gdzie? W internecie. Czyli żyłam w niewiedzy parę miesięcy? To była miłość od pierwszego wejrzenia, sama zobacz. No tak, kto by się nie zakochał w takiej tonie plastiku? Cieszę się, że mnie rozumiesz. Mireczku! Mireczkuj mi tu teraz, Jola, tylko się szykuj na to, że będzie u nas na Wigilię. Taka goła? Jejku, no to się ubierze. Pomyślałeś ty w ogóle o naszych dzieciach, co one powiedzą, jak ją zobaczą w naszym domu? Słuchaj, no ja myślę, że dzieci ją polubią, umie grać i śpiewać. Myślę, że Krzysiowi się to spodoba. Czyli tak to chcesz rozegrać? Pokazać ją od jak najlepszej strony? No chyba fajnie by było, jakby dzieci ją polubiły. Dzień dobry! Mamo! Co się stało? No to co mamusia podejrzewała już od dawna? Gdzie ona jest? Będzie dopiero w Wigilię. Mówiliście już dzieciom? Nie. I bardzo dobrze. Mirosław, ani waż mi się tutaj z nią pokazywać. Bo co? Bo Jola się z tobą rozwiedzie. Oj, no bez przesady. Ja tylko zamówiłem sztuczną choinkę.